Witajcie na Wydziale Biologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie prowadzimy projekt, którego celem jest digitalizacja cennego materiału przechowywanego w okazałych archiwach, zebranego przez ostatnie 200 lat. Tworzymy dla Was bazę danych, która będzie systemem otwartym dla użytkowników internetu z całego świata. Chcecie zobaczyć, jak ten projekt wygląda? Zapraszamy! Realizacja projektu AmunatCol to wyzwanie w wielu aspektach. Jednym z nich jest ogromna różnorodność zgromadzonych kolekcji. Jest to wyzwanie, ponieważ założyliśmy stworzenie jednej bazy. Jednej bazy, która będzie gromadziła wszystkie bardzo zróżnicowane kolekcje, wszystkie okazy. I to, jak się okazało, było bardzo poważnym wyzwaniem. Największym wyzwaniem dla nas jest różnorodność. Mamy zbiory różnego typu, na przykład suche, czyli entomologiczne, wypchane kręgowce, zbiory osteologiczne czy oologiczne. Mamy kolekcje mokre, a więc w alkoholu, takie jak zbiory arachnologiczne. Te kolekcje są w różny sposób zabezpieczane, w różny sposób są przechowywane. To wszystko powoduje, że właściwie my zoolodzy mamy trudniej niż botanicy, którzy mają jednolity system arkuszy zielnikowych i mogą sobie to spokojnie powielić. Natomiast my do każdej grupy musimy podejść zupełnie inaczej. To wyzwanie jest zawarte w celu projektu, którym jest udostępnienie online zasobu danych przyrodniczych, zdigitalizowanych informacji o różnorodności biologicznej zgromadzonych na Wydziale Biologii. Odpowiedzialność jest ogromna dlatego, że digitalizowane są dane i zbiory bardzo wartościowe, często unikatowe w skali świata. I to jest już pierwsza odpowiedzialność. Druga odpowiedzialność jest związana z tym, że bardzo często autorami tych zbiorów są nasi nauczyciele oraz ich nauczyciele, czyli kolejne pokolenia profesorów, badaczy, którzy przez 100 lat tak blisko byli związani z biologią uniwersytecką. Wyzwaniem w aspekcie technologicznym jest samo stworzenie bazy, czyli zapisanie wszelkich możliwych informacji o każdym okazie w postaci cyfrowej. Następnie poddanie tych informacji procesowi walidacji. Część okazów jest fotografowana lub skanowana, a obrazy łączone są z informacją taksonomiczną. W bazie będą też zdjęcia, pliki filmowe lub dźwiękowe wykonane bezpośrednio w terenie. Dużym zadaniem w naszym projekcie jest geotagowanie zbiorów przyrodniczych, czyli odnalezienie na podstawie opisu tekstowego na etykietach okazów jak najprecyzyjniejszej lokalizacji geograficznej dla każdego miejsca zbioru roślin czy zwierząt. Dzięki temu zadaniu będzie można wyszukiwać i przeglądać nasze zbiory w ujęciu przestrzennym, czyli na mapie. Jednak oprócz zadań biologicznych w projekcie mamy także wyzwania informatyczne. Z jednej strony zapewniamy sprawny import i zarządzanie 2 milionami rekordów, z których każdy składa się z ponad 200 pól oraz kilkuset terabajtami danych ikonograficznych. Z drugiej strony udostępniamy te informacje użytkownikom w atrakcyjny i angażujący ich sposób poprzez stworzony do tego celu portal czy aplikację mobilną. Aby to było możliwe, po stronie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego zaangażowanych jest 6 zespołów czuwających nad poszczególnymi obszarami badawczo-wdrożeniowymi.